Alfianko. Sprzedaż i motywacja. Podcast dla wszystkich, którzy żyją ze sprzedaży. Jeśli chcesz zdobywać nowe umiejętności, poznawać nowe techniki, doskonalić rozmowę sprzedażową, ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Roman Kawszyn i Adam Szaran, trenerzy i praktycy sprzedaży, zapraszają. Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Alfianko Sprzedaż i Motywacja. Z tej strony Roman Kawszyn. A z tej strony jak zawsze Adam Szaran. A dzisiaj mamy dla Was gościa, o którym opowiadamy praktycznie na każdym jednym naszym szkoleniu. Dosłownie na każdym jest obecny w naszych opowieściach i w naszych historiach, czyli tak naprawdę nie ma dnia, w którym nie byłoby go z nami, albo o którym dnia, w którym byście o nim nie słyszeli. Bardzo często mówimy, że mamy wielu przyjaciół sportowców, a jednym z nich jest Lewandowski. I wtedy ten wzrok na nas, że my znamy Lewandowskiego, ale my mówimy spokojnie Tomek Lewandowski. Wtedy widzimy zdziwienie na ich twarzy, ale mówimy spokojnie, bo Tomek jest bratem i tu zawieszamy głos i oni znowu taki wzrok na nas, my mówimy Marcina Lewandowskiego i oni znowu na nas takie niezrozumienie spodziewają się pewnie Roberta. Natomiast tu jest, powiemy językiem biblijnym, coś więcej niż Robert. Z nami dzisiaj Tomasz Lewandowski. Kiedy znacie takie nazwiska jak właśnie Marcin Lewandowski, nie wiem, Angelika Cichocka, Patrycja Wyciszkiewicz czy Adam Kszczot, to pewnie widzicie ich postępy, ich medale, a jego nie widzicie. On gdzieś tam na trybunach, nie zawsze podobno ubrany w polski dres, natomiast o tym pewnie powie, siedzi i trzyma kciuki za tych, którzy osiągają sukces, z którymi potem robią wywiady. Tomek Lewandowski, ojciec sukcesu, pewnie powie, że tam tylko skromny udział i tak dalej. Na co dzień trener polskich lekkoatletów, biegaczy. Witaj Tomku bardzo serdecznie. Cześć chłopaki, witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj sobie porozmawiać. Słuchajcie, poznaliśmy Tomka kilka lat temu, kiedy razem szkoliliśmy w Adidasie. Tomek przeprowadzał zajęcia i praktyczne, i teoretyczne, dzielił się swoją wiedzą na temat biegania. Wtedy miałem około 147 kg, więc jak sami rozumiecie, nie bardzo mnie ta wiedza interesowała, więc nie słuchałem tego, co mówi, słyszałem bardziej to, jak mówi, a mówił z serca, mówił tak, że przekonywał, mówił tak, że wszyscy wisieli mu na wargach, spijali wiedzę z jego ust. Tomek, powiedz mi, co jeszcze o tobie nie powiedziałem? Co ty dzisiaj na co dzień robisz? Powiedz mi, czym się zajmujesz? Za chwilę słyszymy, wyjeżdżasz do Kataru. Co tam będziesz robił? Jak w ogóle wygląda na co dzień twoje życie? Szybko nam opowiadaj, gdzie mieszkasz, z kim aktualnie pracujesz i jak przygotowujesz się, no bo praktycznie jesteśmy w przededniu Tokio 2020. Powiedz mi, co u ciebie słychać? Wiele się nie zmieniło od tamtej pory. Wciąż jestem człowiekiem sportu. To jest moja wielka pasja i mam to szczęście, że moja praca zawodowa jest również moją pasją, czyli zajmuję się generalnie szkoleniem sportowców, przygotowywaniem im ich do różnych imprez, ale niekoniecznie, nie zawsze są to zawodnicy na takim poziomie, o którym wspomniałeś. Mhm. Są to oczywiście najlepsi zawodnicy w Europie, na świecie, którzy się przygotowują do Igrzysk Olimpijskich, do Mistrzostw Świata, ale również w gronie moich zawodników są amatorzy, są ludzie zajmujący się sportem rekreacyjnie. Oni mają oczywiście całkiem inne cele. Z takimi ludźmi przygotowujemy się na przykład do mistrzostw weteranów, albo do mistrzostw strażaków, albo po prostu są wśród nich ludzie, którzy chcą schudnąć parę kilogramów, albo chcą po prostu wzmocnić swoje ciało. Tak się udało mi znaleźć kontakty i tą swoją wiedzę rozwijać, że nie stanąłem tylko na lekkiej atletyce, ale również pracuję z piłkarzami ręcznymi, z siatkarzami, z piłkarzami nożnymi, wioślarzami, triatlonistami, także moją wiedzę mogę wykorzystywać na szeroko pojętym polu sportu.
Okej, okay, jesteś trenerem. Powiedzcie, zobaczcie to słowa, te słowa, które powiedział Tomek, że on robi, wykonuje swoją pasję. Teraz właśnie podobno hasło w branży eventowej, rób to, co kochasz, a nie będziesz mógł pracować. Właśnie te czasy, które gdzieś tam przeżywamy, czy już mijają, to właśnie tak wyglądają. Tomek, powiedz mi na co dzień teraz, gdzie ty mieszkasz, bo zapraszałeś nas do Oslo bodajże, teraz Katar, mówisz, że jesteś aktualnie przez chwilę w Polsce, jesteś człowiekiem już nawet nie Europy, co świata. Jak, ty, jak wygląda twoje życie na co dzień teraz? No tak, ja około 300 dni w roku spędzam poza domem. Ta praca wymaga ode mnie bardzo dużo podróżowania, aktywności i rzeczywiście terenem mojego działania nie jest tylko Polska. Od kilku lat mieszkam w Norwegii, tam z rodziną się osiedliliśmy i sobie próbujemy poznać tamtą kulturę tamtejszych ludzi i naturę, bo my uwielbiamy naturę i Norwegia jest cudowna, jeśli chodzi o zwiedzanie. Natomiast pracuję w wielu miejscach, bo tam, gdzie mnie potrzebują, tam, gdzie mnie chcą słuchać, tak jak wy teraz, to po prostu jadę i spotykam się z ludźmi. Rozmawiamy, pokazuję, przekonuję. W tej chwili sytuacja moja jest taka, że jestem wolnym strzelcem, także tam, gdzie jest, pojawia się jakiś ciekawy pomysł do realizacji i potrzebują akurat mnie, żeby coś podpowiedzieć, to z reguły nie odmawiam. Czasami muszę rzeczywiście zrobić selekcję, no bo nie jestem w stanie być wszędzie i zawsze. Ale obecnie w tej chwili wybieram się do Kataru, bo tam Związek Olimpijski chciałby również zaangażować mnie w szkolenie zarówno wyczynowców, jak i po prostu w sport powszechny dzieci i młodzieży. Także zapowiada się na to, że kilka dni spędzę tam. Czekaj, może trochę mało politycznie, ale my mamy takiego człowieka jak ty, mamy takie osiągnięcia, które za tobą stoją. I mamy Związek Kataru, który chciałby ciebie zatrudnić. Rozumiem, że nie jesteś w tej chwili trenerem naszej kadry. No niestety tak się wydarzyło, że moje losy, moje koneksje, moje relacje z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki uległy bardzo dużemu rozluźnieniu. Wygląda mi na to, że zarówno Ministerstwo Sportu, jak Polski Związek Lekkiej Atletyki nie widzą potrzeby, żeby zatrzymywać mnie w kraju, żebym był tutaj przydatny. Przez 15 lat pracowałem dla nas, dla Polaków. Jest mi bardzo przykro, ale no niestety tak się życie potoczyło, że musiałem zmienić trochę plany, aczkolwiek dalej podkreślam to jeszcze po raz kolejny, nie odchodzę od sportu, nie odchodzę od mojej pasji, wciąż jestem człowiekiem związanym ze sportem bardzo mocno, to jest całe moje życie, właściwie połowę życia, bo mam 40 lat na karku, a 20 pracuję już w sporcie. To jest niemożliwe. Moja ale żona... odchodzę od ludzi, którzy tym sportem zarządzają, którzy ten sport tworzą, od kilku osób, z którymi nie jestem w stanie już dłużej nic więcej zrobić, także w sporcie zostaje, ale od Polskiego Związku muszę odejść. Wiesz co, jak ty powiedziałeś 40 lat, to ja powiedziałem, że to jest niemożliwe, bo jak dzisiaj powiedziałem rano żonie, z kim nagrywamy podcast, ona powiedziała, a to z tym młodym, nie? Także powiem ci całkiem... To bardzo się, świetnie się czuję w takim razie, duży komplement. A powiedz mi, to, tak jeszcze zanim przejdziemy do tej właściwej naszej rozmowy, bo tak, żeby nasi słuchacze też mniej więcej czuli, z kim rozmawiam, czyli rozumiem, że ty Marcina już nie trenujesz, nie niż trenerem Marcina, nie niż go przygotowywał do olimpiady? Ja nie jestem jego trenerem kadrowym. I wszystkich zawodników, których wymieniłeś, to ja nie pozostaję trenerem kadrowym. Oni, Polski Związek wybrał im innego trenera, który ma za nich odpowiadać i który ma ich szkolić. Natomiast oni mają prawo pracować na co dzień poza szkoleniem centralnym, poza zgrupowaniami kadrowymi, mają prawo pracować z trenerem tak zwanym klubowym. Mhm. No wyobraźmy sobie piłkarza, który na przykład jest w kadrze Polski, tam ma swojego trenera, ale na co dzień gra, nie wiem, na przykład w Legii Warszawa i tam ma swojego trenera, z którym trenuje i swoją drużynę. Tak samo wygląda to w lekkiej atletyce. Także ja jestem z nimi. To chociażby właśnie wczoraj na rowerze, bo już nie jestem w stanie ze swoim brzuchem za Marcinem nadążyć
biegnąc, więc wczoraj wziąłem rower po prostu i on biegł w lesie, a ja na rowerze przy nim jechałem po to, żeby mu ten trening przeprowadzić. To jest niesamowite, to dziennikarze się uwijają, bo wiesz co, ja o tym już czytałem w tym, czytałem o tym w internecie, że ty jechałeś na rowerze, a brat biegł, nie? Więc naprawdę tutaj śledzą tą sprawę. W ogóle cała sprawa twojego rozstania ze związkiem lekkoatletyki, to było trochę takiego paliwa medialnego, które jakby wyciągnęło ciebie z cienia, w którym ty stoisz z racji swojego zawodu, nie? Strasznie dużo zaczęli o tobie pisać, nie? Trochę być może z łezką w oku, ale rzeczywiście tutaj poświęcano ci dużo, dużo czasu i tych artykułów jest sporo. Powiedz mi generalnie, jak się zostaje trenerem? Bo ty miałeś zadatki chyba też na lekkoatletę, trenowałeś biegi, w Słubicach bodajże biegałeś, no a jednak, kurczę, niby te same geny, ty, twój brat, a ty zostałeś trenerem. Jak to jest? No, żeby zostać zawodnikiem wysokiej klasy, to nie tylko te zadatki, o których mówisz, nie tylko talent jest ważny. Jeszcze trzeba mieć wsparcie z wielu stron, jeszcze musi się poskładać bardzo wiele takich małych, drobnych spraw. Ja akurat w wieku, gdy kończyłem szkołę średnią, zdawałem maturę właśnie w Słubicach pod okiem swojego trenera Piotra Kiedrowicza, no to musiałem wybrać, co chcę w życiu robić dalej, czym chciałbym się zajmować i rozpocząłem po prostu studia na kierunku sportowym. I a że miałem 20 lat wtedy, już byłem niezależny od rodziców, nie mieszkałem w domu, to oprócz studiów musiałem jeszcze pracować i moja kariera, czy moja przygoda sportowa, jeśli chodzi o bycie zawodnikiem, podeszła troszeczkę na dalszy koniec i coraz mniej trenowałem sam, a coraz więcej pracowałem, uczyłem się. Ta nauka wchodziła mi bez problemu, rozumiałem wszystkie tematy. Z racji tego, że sam byłem wcześniej zawodnikiem, to te zależności, czy to z biochemii, czy z biomechaniki, biologii, anatomii, to bardzo łatwo przyswajałem. No i właśnie wtedy, tutaj słuchajcie, to jest bardzo ciekawa historia, bo moja mamusia kochana, Halinka, w miejscowości Police pod Szczecinem chciała bardzo, z racji tego, że też była zapalonym sportowcem, założyła klub sportowy. Mały klub, uczniowski klub sportowy, którego była prezesem, którym zarządzała i w pewnym momencie straciła trenera, który tam pracował. Ten trener się przeprowadził do innej miejscowości i grupa dzieci i młodzieży została bez opieki. Ponieważ ja już byłem na pierwszym roku studiów sportowych i za 5 lat miałem stać się oficjalnie certyfikowanym trenerem, nauczycielem, to powiedziała Tomuś, słuchaj, no weź mi tutaj, zajmij się tymi dziećmi, bo szkoda tych dzieciaków, one się zaangażowały, lubią tą pasję, też mają, zajmij się nimi, aż ja znajdę kogoś odpowiedniego na to miejsce. No i sprawa się tak zakończyła, że ona nigdy nie znalazła, ja już zostałem z tymi dzieciakami, zżyłem się bardzo. A 3 lata później wyniki mieliśmy tak świetne, że zostałem powołany do kadry narodowej jako trener kadry narodowej. Na początku juniorowskiej, no bo to z juniorami miałem te wyniki, ale już chwilę później, bo 2 czy 3 lata później, w 2006 roku zostałem powołany jako trener kadry narodowej seniorów. Także tutaj trochę i mama mi pomogła w tym i właśnie życie, tak się wszystko poukładało. No wtedy już nie miałem w ogóle czasu na to, żeby samemu jeszcze kontynuować swoją przygodę sportową, żeby się rozwijać. Tomek, ale ja Ciebie rozumiem, to jest ciężkie, potem są zakwasy, w ogóle wszystko boli. Dobrze zrobiłeś, powiem Ci. Słuchaj, Tomek, ale się wzruszam, powiem Wam, słuchajcie, mamy przed sobą gościa, jeżeli się ostatnimi czasy, ostatnie lata łza Wam wokół kręci, kiedy oglądacie transmisje ze stadionów, i tam te polskie flagi, te polscy chłopcy, polskie dziewczyny biegają i mamy wzruszenie, to pewnie ojców sukcesu, że tak powiem, jest wiele, a jeden z nich dzisiaj w podcaście Alfianko. Tomek, powiedz mi, talent czy ciężka praca? Jak ten problem teoretyczny, kura czy jajko? Znaczy, talent czy ciężka praca? Jak myślisz? A w dzisiejszych czasach myślę, że
że ciężka praca, jednak można zastąpić jakieś predyspozycje, jakieś genetyczne możliwości, można zastąpić zdecydowanie ciężką pracą. Zresztą ja bym powiedział, że talent to właśnie jest między innymi ta odporność czy możliwość znoszenia tej ciężkiej pracy. To jest między innymi, bo ja się już spotkałem przez 20 lat swojej pracy z ludźmi, którzy byli niesamowicie utalentowani, to znaczy się przyswajali wszystkie trudne zadania bez żadnego problemu, natomiast nigdy z tego nic nie wyszło, jeśli chodzi o osiągnięcia sportowe, o jakąś progresję. Natomiast z drugiej strony bardzo wiele osób, które nie mają tak wysokich parametrów fizjologicznych, biologicznych, świetnego atletycznego ciała albo rewelacyjnej techniki, a mimo wszystko są w stanie inaczej nadrobić te braki i osiągnąć sukces. Także zdecydowanie skłaniałbym się do odpowiedzi jednak nad ciężką pracą. A powiedz mi, jeżeli masz ludzi, nie wiem, przyszło do ciebie, załóżmy, że prowadzisz jakiś klub sportowy, przyszło 5 osób, one mają ten sam potencjał, no mają podobne do siebie parametry, takie startowe, tak przyjrzałeś się, zbadałeś, okej, bardzo podobni do siebie, to czy to, co ty mówisz, znaczy, że któregokolwiek byś nie wybrał, to ty z niego możesz zrobić mistrza? W sensie takim, no skoro potencjał jest taki sam, to jest tylko kwestia programowania, ćwiczeń, treningów? Myślę, że tak. Jeśli te osoby są zbliżone do siebie parametrami, to każdy ma tą samą szansę na uzyskanie sukcesu. Co z tym zrobi w trakcie tego programowania, o której mówisz, w trakcie indywidualnej ścieżki takiej rozwojowej, bo to jest też bardzo ważne, nawet jeśli cechy są zbliżone, to jednak każdy jest innym człowiekiem i gdzieś tam te różnice występują i to trzeba je wziąć pod rozwagę, dokonując programowania, obierając tą ścieżkę przygotowań, obierając odpowiednią politykę startową rozwoju i tutaj każdy ma tak samą dużą szansę na osiągnięcie sukcesu. Okej, a powiedz mi, jak dużą rolę gra w tym wszystkim poza ćwiczeniami fizycznymi, technikaliami, psychologia? Czy to jest tak, że rzeczywiście ty biorąc jakiegoś zawodnika, tak jak wziąłeś Angelikę Cichocką pod swoje skrzydła, musisz go rozgryźć też w jakimś sensie psychologicznym? Czy na przykład w tym przypadku, który ja wywołałem teraz, czy to były jakieś rzeczy techniczne, które zobaczyłeś, że po 3 latach doszliście do medalu, a wcześniej jakoś tam nie był ten worek rozwiązany? To jest bardzo ciekawe pytanie. Rzeczywiście na początku to jednak parametry fizyczne, techniczne decydują o wynikach sportowych, o poziomie sportowym, bo to jest najłatwiej wypracować to i najszybciej jest widać efekty. Natomiast w ujęciu takim długoterminowym i poszukiwaniu rezerw, no to psychologia jest tutaj niezbędna. Ja coraz częściej dochodzę do wniosku, że chyba, jeśli miałbym taką szansę, takie możliwości, to chciałbym umiejętności takie psychologiczne rozwijać już od samego początku, razem równolegle do fizyki, do tych predyspozycji fizycznych, bo bardzo często zawodnicy, którzy akurat w przypadku Angeliki Cichockiej, którą wspomniałeś, ona to jest dziewczyna bardzo otwarta na wszelką współpracę, szybko łapie nowe informacje, nowe zadania i je realizuje, więc nie było z nią problemu, ale wyobraźcie sobie na przykład, że ktoś trenuje przez 10-15 lat, nabywa jakichś nawyków, z którymi jest na co dzień, co jest, wpisuje się w jego normalny tryb życia i nagle przychodzi sobie gościu taki Lewandowski i mówi, trzeba zmienić to, trzeba zmienić to, trzeba zmienić. No to w wieku 20 paru lat, jak ktoś już ma na karku wiele lat powtarzania, no bo jeśli to jest, przywołując tą terminologię do sportu, jeśli ktoś na przykład powtarza jakiś błąd na każdym kroku wykonywanym w biegu, a kroków robi średnio dziennie 10 tysięcy, powiedzmy 10 kilometrów przebiegnie,
no to przez 10 lat to tych kroków są miliony. To teraz odwrócić ten nawyk ruchowy, błędny zresztą, który oddala od zwycięstwa, no to jest bardzo, bardzo ciężko. Psychologia jest tutaj niezbędna, ale i tak nie daje gwarancji. Natomiast gdybyśmy od razu uruchomili uczenie się czy załapywanie jakichś nowych czynności ruchowych wraz z treningiem psychologicznym, no to byłoby to dużo łatwiej. I ja uważam, że w dzisiejszym świecie ta psychologia jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu. Niezbędna. A ty jesteś bardziej fizyczny czy psychologiczny, jeżeli byśmy tak na twój charakter trenowania zawodnika? No właśnie chociażby Angelika, to jest chyba dobry taki przykład, bo ona zawsze była koniem, że tak to nazwę, no niesamowitym. To jest dziewczyna, która jest w stanie przerzucić więcej ciężarów na siłowni niż, nie wiem, Zeus gromami rzucał z Olimpu. To ona jest w stanie dużo razy więcej tymi ciężarami rzucić. Jest niesamowicie silna dziewczyna i zdeterminowana. I ona zawsze taka była. Przecież to nie jest tak, że ona nagle do mnie przyszła i ja z niej zrobiłem o wiele silniejszą osobę. Nie, ona taka zawsze była. Natomiast co się zmieniło? No to właśnie taka praca mentalna, taki trening duży mentalny i nagle jej motywacja się zmieniła, sposób odbierania sportu, podejście do porażek, podejście do rozwoju, do popełniania błędów. Ona zmieniła naprawdę swoje podejście zdecydowanie i to ją chyba przybliżyło do sukcesu, bo i dzięki temu później ten sukces osiągnęła. Ja oczywiście też widzę z perspektywy czasu, ile można było więcej ugrać nawet, gdyby ona była jeszcze lepiej przygotowana mentalnie. Mogę podać tutaj taki przykład. Zawodniczka, która no wcześniej nie osiąga wyników na poziomie międzynarodowym, a nagle przychodzi sezon, kiedy już popracowaliśmy sobie, zmieniliśmy troszeczkę trening i przychodzi sezon halowy i ona okazuje się, że ma najlepszy wynik na świecie. Ma najlepszy wynik na świecie, kiedy zawsze nawet o tym, to nawet nie, nigdy do niej nie docierało, że może być tak wysoko sklasyfikowana. No i przechodzi, jedziemy na Mistrzostwa Świata, tam są biegi trzy rundy, dzień po dniu eliminacje, półfinał, finał. No i okazuje się, że ona przechodzi przez eliminację gładko, mało tego, wygrywa swój półfinał i docieramy do finału. I teraz, słuchajcie, przed finałem ja z nią siedzę, rozmawiamy, ustawiamy sobie taktykę na finał, a ta dziewczyna jest tak przeszczęśliwa, że ona doszła w końcu do finału Mistrzostw Świata, że ona bierze w ciemno jakikolwiek medal. Ona nie podejmuje walki o złoto, bo jest to dla niej wciąż nierealne, że jak ja, dziewczynka z Kaszub, z jakiejś małej miejscowości, po paru latach treningu zmieniłam dosłownie kilka rzeczy, a tu jestem najlepsza na świecie, to jest coś niemożliwego, to się nie dzieje. Ja biorę byle co, jakikolwiek medal już usprawiedliwia, czy jest wystarczającą nagrodą za trud, który poczyniłam wcześniej. I ona przybiega druga, srebrny medal na Mistrzostwa Świata, co jest oczywiście sukcesem, bo nikt nigdy wcześniej takiego sukcesu w historii Polski nie osiągnął i ona jest bardzo zadowolona. Oczywiście wtedy otrzymuje dobrą nagrodę, zapłatę, kontrakt z poważną firmą i od tej pory jej życie się całkowicie zmienia. Ale jak ja sobie z nią usiądę i zaczynamy rozmawiać czy analizować bieg, to ona wie, że straciła szansę na złoto, bo ona w tym biegu mogła nawet i wygrać. Ona była najlepsza na tamten czas w świecie, ale ona nie podjęła walki. Dla niej ten sukces był tak olbrzymi, że ona sobie nie potrafiła wyobrazić w głowie, że ona może być mistrzynią świata. Ona nastawiła się, byleby mieć medal, byleby mieć medal. No i rzeczywiście medal zdobyła, ale w głębi serca wie, że mogła mieć ten złoty medal nawet. Także jak pytacie mnie, czy psychologia jest ważna, czy ja jestem bardziej trenerem psychologicznym czy fizycznym, ja myślę, że psychologicznym, bo zobaczcie nawet po Marcinie, moim bracie Lewandowskim, on już jest 20 lat na bardzo wysokim poziomie. To się nie zdarza.
nie ma takiej możliwości, żeby ktoś przez 20 lat był i ciągle znajdywał motywację, i ciągle znajdywał sens w tym bieganiu, radość, ciągle wychodził na trening. Mało tego, mając dwójkę dzieci w domu, nie? No, te dziewczyny płaczą, no tata, no chodź do nas, a mimo wszystko my jesteśmy w stanie to pogodzić. Zabieramy dziewczyny na rower, one jadą z nami na obóz. Udaje się wszystko łączyć, ale to wymaga dużej pracy takiej właśnie psychologicznej. Nie ukrywam, że mam tu też w tym, do pewnego momentu miałem pewne narzędzia, umiejętności, ale ja certyfikowanym, dyplomowanym psychologiem jestem i od pewnego momentu, chyba od 3 czy 4 lat muszę się już wspomagać specjalistom. Darek Nowicki, no przesympatyczny facet i rewelacyjny fachowiec. Jeśli, Romku, jeśli pozwolisz, to jeszcze Romek, Adam, dodam krótką opowieść o Darku Nowickim, jak to się stało, dobrze? Koniecznie. Słuchajcie, no ja byłem właśnie też na szkoleniu, takim trenerskim i Darek tam był, właśnie prowadził wykłady jako trener klasy mistrzowskiej z psychologii sportu, a że sam jest trenerem sportu walki, no to gość wie, jak pracować z facetami, jak ich motywować, bo to nie są taki tacy chłopcy, chuderlaki, którzy biegają na bieżni gdzieś tam, tylko to są bejki, którzy biją się w mordach. Takich zmotywować do walki, kiedy oni wiedzą, że za chwilę wyjdą na ring czy do klatki i tam zostaną poobijani na przykład i będą musieli do siebie dochodzić nie 2-3 dni po zakwasach, tak jak Kromek wcześniej powiedział, tylko 2-3 miesiące, bo kości połamane, bo naderwane mięśnie, no to jest bardzo ciężko z takimi ludźmi pracować. A ten facet mi pokazał, jak można dojść do głowy takich zawodników, tym bardziej, że tam też są różne temperamenty. Jeden ucieka przed strachem, a drugi jest bardzo naładowany taką agresją, gniewem. I pokazał mi różne możliwości dojścia do tych zawodników. I rzeczywiście, ja też sobie tak pomyślałem, że ja mam w grupie bardzo różnych zawodników. I kiedy na przykład, co mi pomogło zrozumieć te prowadzenie zawodnika pod względem mentalnym, a co ma ścisły związek z treningiem fizycznym, no to zobaczcie, przychodzi Marcin na trening i jest bardzo smutny. A ja już wcześniej wiem, bo dużo z nim rozmawiam, że jak jest bardzo smutny, to jest tylko jedna opcja. No musiał się pokłócić ze swoją wówczas dziewczyną, obecnie żoną. Musiał się z nią pokłócić, coś tam musiało być nie tak i jak ja zaplanowałem trening bardzo taki eksplozywny, dynamiczny, a on jest przygnębiony, on jest smutny, zamknięty w sobie, wycofany, no to nie ma szans, żeby on ten trening zrealizował. Więc co ja wtedy muszę zrobić? No muszę jakby podążać jego z nim, jego nastrojem, muszę być uzupełnieniem tego, co się dzieje w jego życiu. Więc wysyłam go do lasu na godzinkę. Mówię, słuchaj stary, zamiast tego treningu, który miał być taki dynamiczny, mocny, ty nie jesteś w stanie się dzisiaj skoncentrować w ogóle. Leć do lasu, zrób sobie inny trening, tak zwane rozbieganie, wybieganie, wycieczkę biegową, że on ma czas tylko dla siebie. W lesie on sobie sprawy z żoną, czy wtedy z narzeczoną poukłada, przemyśli i na następny dzień już jest gotowy na ten trening, który miał być dzisiaj. Ja po prostu przekładam. Ale czasami jest bardzo zły, rozdrażniony, jak przychodzi na trening. A wtedy powodem też zazwyczaj jest wówczas narzeczona. Również może być, dokładnie, powód może być ten sam, ale jego nastrój jest inny, prawda? Czyli już podejście do treningu jest inne. Ja mówię, słuchaj stary, to dzisiaj, no to musimy wykorzystać to, co się w tobie tam kręci, zbiera, wykorzystamy to, zrobimy trening, który pozwoli nam pokonywać pewne bariery, na przykład prędkości, bo on jest tak naładowany wtedy tym swoimi emocjami, że to można świetnie wykorzystać w treningu. Ale gdybym ja tego nie wiedział, ja bym zrobił trening ładujący, trening lekki, który był wtedy w planie, a nic i tak by z tego nie wyszło, bo on by podświadomie nawet ten trening zmienił i jego założenia, a fizjologii się nie oszuka. Jest czas, kiedy trzeba ładować baterię, tak jak w samochodzie, i jest czas, kiedy można tą baterię rozładowywać. W bieganiu, w sporcie z reguły jest tak, że 60-70% tej pracy to jest ładowanie baterii, to jest przygotowanie się do pracy specjalistycznej czy do sezonu sportowego. I w tej sytuacji no to mi bardzo pozwoliło, ułatwiło pracę, dlatego jeśli ktoś się mnie zapyta,
czy jest sens inwestować w pracę z psychologiem? Od razu mówię, że tak. Słuchaj, wiesz co? Jeszcze, bo tak mówisz, inwestować w pracę z psychologiem, kontrakty sponsorskie wcześniej wspomniałeś. Mhm. Powiedz mi, na ile jest kasa w tym sporcie? Na ile związek, w którym pracowałeś, stwarzał zaplecze dla sportowców? Bo... Ty weź, ja słyszałem, ile zarabia trener ty w tym związku. To ja normalnie też... to może lepiej, że ty tam nie jesteś, ty. Nie, ale to rozumiem, że to miał być jakiś dodatek za dodatkowego zawodnika. No nie wiem, tak czy inaczej, pojawiły się medale. Ty pracowałeś z zawodnikami, pojawiły się medale. Powinna tam spłynąć gloria i chwała na związek, powinny się pojawić ogromne pieniądze, powinno się pojawić zaplecze. No jak w skokach narciarskich, jak Adam Małysz zaczął odnosić sukces, to się pojawiło zaplecze. Pojawili się psychologowie sportu dodatkowi, pojawiły się obozy gdzieś tam zagraniczne. Na ile jest w tym sporcie, na ile są pieniądze? Na ile młodzież mogłaby w ten sport iść i myśleć, będę miał spokojne życie, nie wiem, będę mógł się ustawić, cokolwiek innego. No. To nie jest piłka nożna. Mówi się o tym, że kurczę, że tam jest właśnie dramat, jeżeli chodzi o te właśnie kwestie. Powiedz mi, jak ty to widzisz. Powiem uczciwie i wprost. Jeśli jesteś jednym z najlepszych na świecie zawodników, to jesteś w stanie zarobić i z tego, dopóki trenujesz, z tego żyć. No bo jak później, sport to jest tylko krótka chwila w życiu tak naprawdę. Jedni mają, Marcin jest wyjątkiem. Z reguły to zawodnicy są 2 lata, 3 lata gdzieś na wysokim poziomie, gdzie mogą zarobić i oni nie są w stanie przez ten czas odłożyć do końca życia, więc jak się sport kończy, oni muszą i tak podjąć jakąś tam sobie pracę zawodową, są tego świadomi, ale dopóki jeszcze na wysokim poziomie można zarobić, jeśli poziom jest średni, to już nie można i ja tutaj mówię nie tylko z perspektywy lekkoatletów, ale również z innych gier zespołowych. No na przykład wczoraj miałem spotkanie z koszykarzem, który okazuje się, że ma talent niesamowity, potencjał niesamowity, że może być nawet i NBA dla niego otworem w przeciągu 2-3 lat, bo już jest na takim wysokim poziomie. Ale wystarczy, że skręca kostkę na treningu albo na meczu, i leczenie będzie trwało 2-3 miesiące, on jest nieprzydatny już dla drużyny i w tym momencie kontrakty nawet z takimi zawodnikami są rozwiązywane i on i taki człowiek no, zostaje z niczym. To jest, jeśli ktoś jednocześnie sobie nie układa życia innego niż tylko to związane ze sportem, to może mieć naprawdę bardzo duży problem. Natomiast jeśli jesteś na bardzo wysokim poziomie, masz dużą wartość medialną, to taki człowiek oprócz tego, że zarobi gdzieś na zawodach, to jeszcze może mieć kontrakt właśnie z jakąś firmą, z jakimś sponsorem, który chciałby się pokazywać w mediach dzięki takiemu sportowcowi. No i tutaj jest dużo łatwiej. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o kadrę szkoleniową, to ja myślę, że ona jest niedoceniona w żaden sposób. No wy mówiliście, że przez wiele lat tych medali, ja myślę, że moja grupa zdobyła około 15, nie wiem, nie liczyłem dokładnie, tak strzelam teraz, czyli bardzo dużo na przestrzeni wielu lat, a ja zawsze w cieniu, zawsze w ogóle o mnie nic nie wiadomo. To taka moja rola, ale niestety to też kadra trenerska jest niedoceniona i to mówię nie tylko w sensie trenerów, ale ludzi, którzy pracują na ten sport, bo to są całe zespoły, to nie jest tylko trener, to jest jeszcze fizjoterapeuta, to jest lekarz, to jest biomechanik, to są eksperci, różni właśnie o psycholog. Jeśli ja zacząłbym wam tutaj mówić stawkami, to prawdopodobnie byście spadli z krzeseł, bo to jest tak niedocenione u nas w Polsce jeszcze. Nie wiem, dlaczego nikt się za to nie wziął, ale jeśli zaczynamy od profesorów, od pracowników uczelnianych, którzy mają nauczać nauczycieli WF-u, jak postępować z dzieciakami, żeby ich nie krzywdzić, a żeby ich wspierać, żeby ich zachęcać do sportu, nie tylko wyczynowego, nawet do tego powszechnego, amatorskiego, jako panaceum na choroby cywilizacyjne, na to, żeby w przyszłości nie mieć żadnych problemów ze zdrowiem i nie tracić pieniędzy na lekarstwa na przykład. Na kadrę profesorską, akademicką, która ma nauczać przyszłych, potencjalnych trenerów obcujących później na co dzień z mistrzami, no to niestety oni już na dzień dobry są
nie mają w ogóle możliwości, żeby prowadzić badania naukowe, bo bardzo ciężko jest granty uzyskać, żeby angażować się bardziej w pracę i do jakichś wniosków dochodzić. No i w tym momencie my się rozbijamy już od samego początku. Jak to się mówi, no, co, ryba się psuje od głowy. I tak samo jest u nas w przeciwieństwie, bo ja podróżuję po świecie i mam bardzo dużą praktykę i doświadczenie z pracy w Chinach, w Hiszpanii, w Stanach, w Afryce chociażby, w Niemczech, w Anglii i muszę przyznać, że w wielu krajach jest to znacznie lepiej rozwiązane niż w Polsce, znacznie lepiej. Nie tylko w krajach bogatszych niż Polska, bo są kraje mniejsze, są kraje o mniejszych wynikach sportowych, a mimo wszystko jest lepiej to rozwiązane. Tomek, to przykre. No dobra, wracamy, kurczę, do ciebie, psychologa, w sensie ja sobie nigdy na to nie mogłem pozwolić, a teraz mogę, więc zadam ci pytanie, jestem sportowcem. W ogóle, wiesz, nasi słuchacze, głównie handlowcy, żyjący ze sprzedaży, my bardzo często podkreślamy, że sport jest najlepszą alegorią do tego, co robią na co dzień, że tak jak handlowiec, taki sportowiec, jak masz wyniki, to masz, nie masz wyników, to nie masz. Dalej druga taka przenośna, którą bardzo często używamy, to jesteś tak dobry jak twój ostatni mecz, jak twój ostatni, wiesz, występ na zawodach. Nie? Nikt nie pamięta, że zdobyłeś coś 6 lat temu. Nie? Znaczy, bo albo w Polsce to pamiętają, że w 74 coś tam zdobyliśmy w piłce nożnej. Nie? Czy 82. No dobra, ale tak naprawdę jesteś tak dobry jak twoje ostatnie te. No tak jest, bardzo blisko sport jest sprzedaży, że tak się wyrażę. Słuchając ciebie, jestem przekonany, że nasi słuchacze bezpośrednio przekładają sobie pewne rzeczy do swojego życia od razu, kiedy mówią o podatności na zmiany, kiedy mówią o, zobacz, handlowiec, czy talent, czy ciężka praca. No to dokładnie to samo, co ty mówiłeś wcześniej o talencie i ciężkiej pracy, handlowiec może wziąć do siebie. Powiedz mi, bo taka sytuacja, jestem twoim zawodnikiem, przyszedł dzień zawodów, obyśmy trafili w nastrój, no bo generalnie widzimy, że ten nastrój jest ważny i no, wiesz, jak przyjdę na zawody pokłócony, smutny, no to rozumiem, że nie powiesz mi to idź do lasu, tylko no, będziemy to musieli jakoś szybko zmienić, nie? No i jestem przed finałem, no, tak jak Angelika mówiłeś, nie? Jestem przed finałem, ty podchodzisz do mnie, jak to się odbywa, w sensie takim, kiedy masz ostatni kontakt z zawodnikiem, przed tym biegiem, że tak powiem, finałowym, decydującym. Jak to się odbywa? Czy jesteście blisko, czy daleko? Co wtedy mu mówisz? Ile on jeszcze potem jest sam z tym wszystkim? Jak te ostatnie chwile? Jak to wygląda w ogóle? No to tutaj też jest, to jest bardzo indywidualne, bo jedni zawodnicy potrzebują cały czas w obliczu stresu, potrzebują doradztwa, pewnych kierowanych do nich bezpośrednio uwag, zarówno o tym, co robią w danej chwili, jak o tym, co ma za chwilę nastąpić. I tutaj cały czas trzeba zawodnikowi przypominać, bo ten stres powoduje pewien paraliż i on się bezpośrednio przekłada na nasze ciało, bo jeśli ktoś jest sparaliżowany na przykład stresem, no to wiadomo, że ma problemy z oddychaniem, ciało się robi sztywne i tak dalej. To tak samo pewnie przy wystąpieniach publicznych się dzieje. I tutaj niektórzy zawodnicy potrzebują ciągle informacji zwrotnej o tym, że trzeba się rozluźnić, weź głęboki oddech, skup się na tym, co teraz ma nastąpić, nie rozpraszaj uwagi, albo wręcz odwrotnie, zabierz jego wyobraźnię w miejsce takie, które jest miejscem przyjemnym, swobodnym, żeby odciążyć ten organizm, żeby nie był ciągle w takim stresie. Więc bardzo indywidualnie. Wczoraj właśnie jadąc na tym rowerze, a Marcin ma taki bardzo rekreacyjny rower jeszcze z takim koszyczkiem z przodu, z siedzonkiem dla dzieciaków z tyłu, że mi było bardzo ciężko za nim nadążyć, ale on biegł, ja jechałem obok niego i wróciliśmy pamięcią do jednego z ostatnich jego sukcesów, czyli do medalu Mistrzostw Świata z ubiegłego roku. I właśnie to jest ta sytuacja, o której mówimy. Przeprowadzaliśmy rozgrzewkę i jeszcze przypominałem mu o założeniach taktycznych, żeby się upewnić, że on wie, co za chwilę ma wykonać, co się stanie. Ale w
pewnym momencie trener już nie ma wstępu tam, gdzie zawodnik. I to jest tak zwany call room, to jest miejsce, gdzie już tylko zawodnicy się spotykają, przez sędziego są sprawdzane procedury, kolce, sprzęt i tak dalej. Oni już są tam sami całkowicie, nie mogą mieć żadnego sprzętu, z żadnych pomagaczy, nie mogą mieć telefonów ze sobą, słuchawek, ewentualnie tylko butelkę z piciem, w plecach rzeczy jakieś tam osobiste. I to jest miejsce, gdzie oni siedzą z reguły ostatnie 15-20 minut. To są rywale, którzy patrzą na siebie i wiedzą, że zaraz będą walczyć na śmierć i życie. Bo to jest małe pomieszczenie z reguły, to jest, nie wiem, 2-3-4 metry kwadratowe, naprawdę. To jest tylko krzesełko, na którym zawodnik usiądzie i to jest dokładnie taka ilość, ile zawodników, czyli powiedzmy 12, 8, 15, zależy ile startuje. I później oni są prowadzeni z tego miejsca jakimś korytarzami. W Berlinie to było bardzo długo, bo to kilometr w podziemiach się szło taką długą, prostą, aż wyjdzie się na stadion, tam jest ostatnia prezentacja i następuje start. To wiecie co, to jest tak, że ja przeprowadzam zawodnika do tego miejsca, w którym jeszcze mogę z nim być, jeszcze jeśli jest taka potrzeba, to przypomnę, jeśli nie ma potrzeby, to po prostu przybijamy sobie pionę, przytulamy się jak misie i to jest ostatni czas, kiedy można zawodnikowi coś powiedzieć. I ja pamiętam, że na boisku rozgrzewkowym cały czas ustalaliśmy z Marcinem jakąś taktykę. Mogę tutaj zdradzić, że ta taktyka polegała na tym, że on ma zachować siły na ostatnie 400 metrów finiszowe, a do tego czasu ma biec jak najbardziej leniwie, czyli nie angażować się w bieg, po to, żeby nie tracić sił. Ale wiecie co, w trakcie tej rozgrzewki, jak przyglądałem się innym zawodnikom, ich odprawom z ich trenerami, jak widziałem ich pobudzenie, sposób wykonywania ćwiczeń, coś mnie natknęło, że ta akcja decydująca będzie miała miejsce wcześniej niż na 400 metrów do mety. Więc jak odprowadziłem Marcina i on miał w głowie wciąż jeszcze, że to jest ostatnie 400 metrów i tak się skupiam, reszta się w ogóle nie liczy, to on został odprowadzony do tego kolorumu przeze mnie, ale coś mnie natknęło. Ja jeszcze wróciłem, stanąłem na trybuny, jak on wychodził już na sam start, to mu krzyknąłem tylko: Marcin, zmieniamy. 200 metrów wcześniej, jeszcze wcześniej. Na szczęście on to złapał, bo on mówi, że on się tak blokuje na sam czas rywalizacji i biegu, że on nie widzi 40 tysięcy ludzi na trybunach, nie słyszy, kto do niego co krzyczy, bo on jest tak zaangażowany w realizację strategii, którą sobie objęliśmy. A tutaj w tym momencie w tłumie tych wszystkich osób był w stanie rozpoznać mój głos i przyjąć tą informację, która mówi, że jednak wcześniej trzeba podjąć pewne ruchy strategiczne. I on to zrobił, bo oglądaliśmy bieg z powtórzenia wiele, wiele razy i rzeczywiście zrealizował tą strategię dokładnie tak, jak trzeba było, ale ona została wymuszona przez to coś, przez przeciwników. On się musiał tutaj dostosować. Jeśli chciał ten medal zdobyć, musieliśmy szybko zmienić. No i to jest właśnie może ta sztuka tego zawodnika, że było coś ustalone, przewidywaliśmy jakąś sytuację, która będzie miała miejsce w trakcie zawodów, ale ona się zmieniła. Środowisko, w którym on był, zostało zmienione przez czynniki zewnętrzne, na przykład przez zawodników, którzy z nim startowali, i on się musiał do tego szybko, momentalnie, błyskawicznie zaadoptować i podjąć inną decyzję. I on to zrobił bardzo dobrze i to przyniosło ten skutek, czyli medal na koniec. Niesamowite. Tomek, a powiedz mi jeszcze, wiem, Adam, coś już widzę, tylko jeszcze jedno. Dobra, a teraz bieg, w którym nie wyszło. No ewidentnie nie poszło. Podchodzisz do zawodnika i co mówisz? No pewnie też to zależy, nie? Pewnie też to zależy. Nie poszło, nie poszło, co? Ale żeś zjebał. No nie mam gotowej nigdy odpowiedzi na porażkę. Ta porażka też jest analizowana przeze mnie na 100 różnych sposobów, ale co staram się robić, to jest takie moje doświadczenie na przestrzeni ostatnich lat, że
raczej jestem szczery. Raczej tutaj nie zwodzę zawodników, nie ściemniam, że to nie twoja wina, albo że następnym razem będzie lepiej, jeśli nie wiem, czy będzie lepiej, czy nie. Po prostu staram się na chłodno, bo tego ode mnie wymaga mój zawód, być profesjonalistą, ocenić plusy, minusy, przeanalizować bieg i wyciągnąć wnioski. Z takimi zawodnikami to jest różnie, bo na przykład Angelika właśnie wspomniana, to jest taka zadziora, ona nienawidzi przegrywać. Ją po prostu trzeba przysłowiowo kopnąć w dupę po biegu, żeby ona się przebudziła, otrząsła i powiedziała, nie no kurde, rzeczywiście, coś tam, następny bieg musi być inny, inaczej muszę zrealizować swoją taktykę. A inny zawodnik może potrzebować przytulenia, może potrzebować takiego poklepania po plecach, przejścia wspólnie przez krok po kroku, żeby zaanalizować, co się tam wydarzyło. Ja w swojej pracy muszę się dostosować do tego, co się wydarzyło i do tego, co zawodnik w danej chwili potrzebuje. I bardzo często jest tak właśnie, że musi dostać kopa w tyłek, innym razem musi zostać po prostu po ludzku przytulonym, a innym razem trzeba go zostawić samego na jakiś czas, żeby sobie przeanalizował. Wszystko zależy od tego, co potrzebujemy w danej chwili, bo ja muszę wam tutaj powiedzieć taką rzecz, że zawodnik startuje w roku 20 razy 30, a czasami nawet 40 ma startów. I teraz no przecież niemożliwością jest, żeby za każdym razem te 40 razy w roku był, zrealizował wszystko tak, jak trzeba było, żeby nie popełnił błędu. To tylko jedna taka zawodniczka, Grete Waitz z Norwegii się zdarzyła, która 7 razy z rzędu wygrała maraton w Nowym Jorku. To jest po prostu niemożliwe. To jest niemożliwe. No przecież to jest tylko człowiek. On może chorować, on może mieć zły dzień. Właśnie ten zły nastrój, o którym mówiliśmy, i to już ma wpływ na osiągnięcia. Natomiast 40 razy nie ma możliwości, więc my sobie ustalamy taki cel nadrzędny, a wszystko inne, te cztery, czyli wybieramy jeden start, na który chcemy się przygotować i to są z reguły mistrzostwa jakieś, no bo za to jesteśmy rozliczani, a wszystkie inne starty pomniejsze, mniejszego prestiżu używamy jako naukę, jako lekcję, jako trening i tam mamy prawo do tego, żeby popełniać błędy, żeby się uczyć, bo właśnie one mają nam służyć przygotowaniu do tego startu nadrzędnego. Więc tutaj ja nie jestem z tego typu trenerów, którzy jak nie wyjdzie, to przychodzę i ochrzaniam zawodnika. A co ty tam, kurde, zrobiłeś całkiem inaczej niż ci mówiłem? Podjąłeś decyzję o przyspieszeniu w nieodpowiednim momencie. Trzeba było tam tego popchnąć, rozepchać się. Nie, raczej nie. Raczej siadam i pozwalam zawodnikowi przemyśleć. Słuchaj, no... Taki jest wynik, twój rezultat. Jak myślisz na tą chwilę, w tych emocjach, w których jesteś, gdzie popełniłeś błąd, jaka była błędna decyzja, co mógłbyś zrobić lepiej, że to wynika z jego potrzeb, z jego świadomości, a ja jestem tutaj bardziej przewodnikiem. Ja tutaj daję zawodnikowi to, co potrzebuje w danej chwili. Okej, bo ja rozumiem, że to jest taki sport trochę, gdzie masz czas na tą interwencję, na analizę, nie? Do następnych zawodów. No tutaj nie poszło, to idzie, jedziemy na następne. Nie jest to taka forma, gdzie jak w skokach gdzieś tam o tyczce, że masz tam 3 próby i pierwsza nie poszła, to musisz go szybko zawodnika obczepać i przygotować do drugiej próby, nie? Tutaj są jakieś takie większe interwały, tak to nazwijmy, pomiędzy próbami, które podejmuje zawodnik, tak? Czy jest jakaś taka forma, nie wiem... Że trzeba zawodnika szybko podnieść, nie? Forma zawodu. W przypadku biegaczy, no czasami trzeba w trakcie biegu, no bo zakładamy, że bieg może trwać 2 minuty, jeśli jest to bieg na średnim dystansie, albo 30 minut, jeśli jest to bieg na 10 kilometrów na przykład. I tutaj, jeśli widzimy od samego początku, że ktoś jest w trudnej sytuacji taktycznej albo coś się dzieje nie tak, a może tak być, że wstaje lewą nogą i nagle się okazuje, że w trakcie biegu jest w ogóle w innym świecie niż w tym, co powinien, no to na bieżąco trzeba od razu reagować. I jeśli trener zawsze stara się odnaleźć taką pozycję, żeby być w stanie dotrzeć do takiego zawodnika, nawet i w trakcie zawodów, czyli żeby go usłyszał zawodnik, rozpoznał głos. Niektórzy sobie, ja czasami, jak jest bardzo dużo ludzi na trybunach, to musimy sobie ustalić jakieś znaki z zawodnikiem, które są
coś tam oznaczają, na przykład gwizdek sędziowski, no bo gwizdek można mieć na trybunach, i długi gwizd oznacza na przykład reakcję w taki sposób, krótki gwizdek inną reakcję, a czasami jest tak, że trzeba rękoma pokazywać, no bo już nawet gwizdka nie słychać na tych trybunach, więc trzeba rękoma pokazywać i zawodnik wie, gdzie trener będzie na niego czekał i może sobie wtedy liczyć na jego poradę. W języku polskim jest takie słowo, które zawodnik zawsze słyszy, to jest po włosku zakręt, nie? I powiem ci, jak się tak krzyknie, to on może usłyszeć. No, gorzej jak Włoch krzyczy zakręt, skręcaj. Nie? Ale aż to zrozumienie. Nie, bo to jest... Jeszcze jedna rzecz. Są ustalone pewne komendy, prawda? I one też muszą być takie, żeby przeciwnicy ich nie rozpoznali, bo to są komendy tylko dla nas, które nam mają pomóc, ale to są również takie komendy, które są błyskawiczną, mają wymusić błyskawiczną reakcję w danej sytuacji. I rzeczywiście, jeśli trzeba o tym zakręcie krzyknąć, bo tylko tak jesteśmy w stanie wymusić taką reakcję, to tak trzeba robić. Zresztą wspomniany przeze mnie psycholog Nowicki, Darek, właśnie w ten sposób podchodzi, no mówi, słuchaj, no to są faceci, którzy się biją, którzy się układają po gębach. No wyobraź sobie, że po pierwszej rundzie zawodnik przegrywa i podchodzi do niego trener i mówi, słuchaj Krzysiu, no nie bij się jak baba, nie możesz w ten sposób uderzać, rób unik. No to przecież taka komenda nigdy do takiego faceta twardziela nie dojdzie. On tam musi naprawdę często go walnąć w łeb, tak zwaną blaszkę mu sprzedać. Musi użyć takich komend, takich słów, żeby do takiego faceta doszło, nie? Który jest w pełnym stresie, w emocjach. Jak teraz je obejść takie słowem? No to czasami musi to być coś konkretnego. Na jednych działa bardzo agresywne podejście, na innych inni mają właśnie ustalone pewne komendy, na które reagują, które są w stanie złapać w obliczu pełnych emocji. I no to jest duża praca, naprawdę taka taktyczna, strategiczna. To są lata, bo tonu głosu zawodnicy się uczą latami, reakcji, wyrazu twarzy, no bo czasami nawet nie jesteśmy w stanie odezwać się do zawodnika, bo jesteśmy zagłuszani przez kibiców, przez sędziego, przez innych trenerów, którzy krzyczą swojemu zawodnikowi. Ten zawodnik ma tylko ułamek sekundy przebiegając obok nas, żeby odczytać naszą reakcję, czy to, co chcemy mu przekazać. Więc albo gestami, albo twarzą, albo tonacją musimy się poruszać, właśnie słownictwem. I to jest jedyna szansa na to, że liczymy na to, że ten zawodnik to w gąszczu komend innych trenerów to złapie i zastosuje do siebie. A ty masz jakieś miejsce, czy to jest jakieś gniazdo trenerskie, czy ty możesz być w dowolnym miejscu na trybunach? No tutaj z reguły jest tak, że jest wydzielone właśnie takie gniazdo, taka część na stadionie, gdzie trenerzy muszą być, ale niestety bardzo często to jest gdzieś na drugim piętrze, gdzieś na wyższych piętrach trybun, gdzie stamtąd zawodnik na pewno nie usłyszy, więc tutaj my w tej sytuacji jedyne, co możemy zrobić, to próbować obejść te procedury, znaleźć dla siebie miejsce takie, gdzie będziemy widoczni dla zawodnika. Jasne. To też do pewnej pracy, bo to wymaga pracy co najmniej kilka dni wcześniej. Trzeba się udać na boisko, na stadion, obejrzeć swoje miejsce pracy, no bo my nie wiemy, gdzie zawodnicy zostaną, czy trenerzy zostaną wprowadzeni. My na odprawie z zawodnikiem możemy się umówić, że w tamtym miejscu będę na ciebie czekał i ci jeszcze oddam ostatnie jakieś tam sugestie, jakieś podpowiedzi. A później się okaże, że na przykład ochrona stadionu tam nie wpuszcza, bo tam trzeba mieć jakieś wyjątkowe bilety. No i zawodnik jest strasznie zagubiony. On jak nagle się zmienia środowisko, to zaczyna panikować. Tam nie ma trenera, on jeszcze liczył na ostatnią radę. I tutaj musimy, dlatego to wymaga ode mnie wcześniej sprawdzenia tego pola bitwy. Mhm. Tomek, ja mam nadzieję, kurczę, że jeszcze dasz radę zrobić coś takiego, że będziemy mogli Cię zobaczyć w akcji. Powiem Ci, po tych Twoich opowiadaniach to marzę o tym, żeby gdzieś tam na takich zawodach być, jak tylko byś był w Polsce, dawaj znać, żeby przyjechać, zobaczyć, jak to wygląda z bliska. W ogóle też kiedy słucham Twoich takich opowieści, to myślę sobie, że jesteś idealnym takim mówcą, chociaż właśnie dzielącym się doświadczeniem, z którego wiele zespołów, czy w korporacjach, czy
czy w firmach mogłoby skorzystać, bo właśnie, wiesz, niby z innego świata, a dokładnie te historie grają nam na sercu, motywują, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy wpada na pomysł, żeby Tomka zaprosić do siebie na jakieś wydarzenie, czy do handlowców, czy na jakieś wydarzenie firmowe, to my w opisie zostawimy namiary na Tomka, żebyście mogli go łatwo odnaleźć. No jakiekolwiek wydarzenie, zobaczcie, macie 100, 200, 300 osób na sali i czasami się zaprasza jakąś tak zwaną gadającą głowę, a tutaj kilka tych opowieści, nawet wiesz, jakbyś do tego wszystkiego puścił jeden z biegów swojego brata, w którym wszystko wydawało się, że idzie ku złemu i na koniec ten jego finish 600 metrów, no to wiesz, to jest jak... No takiego nie było, to muszą zaplanować. Najpierw się potykasz, wywracasz, a później i goisz, nie? I później masz materiał. Adam, to wiesz co, to ci muszę powiedzieć, że tego materiału mam bardzo dużo, bo Marcin kilkukrotnie w swojej karierze się albo sam się przewracał, potykał, albo był dyskwalifikowany, albo ktoś inny go podciął, bo to jest jednak bardzo kontaktowa konkurencja jego. I takich, ja się właśnie posługuję takimi filmikami. Musielibyście zobaczyć, jak to wygląda. Człowiek haruje, pracuje, inwestuje, bo to są bardzo duże inwestycje czasowe, energetyczne, finansowe, a w pewnym momencie dochodzi do start i dosłownie na starcie Marcin Lewandowski zostaje potknięty, ktoś mu podkłada nogę, niespecjalnie, i on się przewraca i traci całkowicie szansę na osiągnięcie jakiegokolwiek wyniku, nie? No wyobraźcie sobie, w Sopocie organizujemy Mistrzostwa Świata halowe, przygotowujemy się, wszystkie siły na pokład i Marcin bierze sprawy w swoje ręce w finale, wychodzi na prowadzenie, ciągnie całą grupę biegaczy, ludzie stają z krzeseł, kibicują, bo w końcu Polak na prowadzeniu, nie gdzieś tam z tym swędem, tylko biegnie, bierze sprawy w swoje ręce. Zanim Adam Kszczot, kolejny zawodnik, który ma szansę na medal i ostatecznie ścigają się we trzech, obaj zdobywają medal i my się cieszymy tym medalem, słuchajcie, jesteśmy w niebo wzięci, a po godzinie okazuje się, że Marcin gdzieś tam 2 centymetry postawił nogę na linii gdzieś na łuku i został zdyskwalifikowany. I medal przed swoją publicznością, kiedy był tak bardzo oklaskiwany, wielki sukces. Dwóch mamy w końcu medalistów na podium, a jemu medal zostaje zabrany. I tych takich sytuacji naprawdę jest mnóstwo. Tomek, to ja myślałem o odwrotnej sytuacji, że na początku nie wychodziło, a na koniec był sukces. Wiesz co, jak puścisz taśmę w drugą tego stronę, filmu to... wcześniejszego nie pokazuj nigdzie w korporacjach. Pokazuj te dobre. Dobra, to pokażę też takie, gdzie szybko się podniósł dobieg i jeszcze mimo wszystko sukces osiągnął. Te trzeba pokazywać. Słuchajcie, dzisiaj naszym gościem Tomasz Lewandowski, trener wybitnych polskich lekkoatletów. Tomku, bardzo serdecznie ci dziękujemy, że poświęciłeś nam godzinę swojego życia. Dałeś nam dużo radości, motywacji, to takiej niebanalnej, takiej sięgającej gdzieś tam prosto do serca. Kurczę, jesteś naprawdę takim, wiesz, jesteś wspaniałym, cudownym trenerem. Masz kapitalne osiągnięcia. Mam wrażenie jednak, że to wszystko dlatego, że jesteś fajnym facetem, fajnym człowiekiem i to jest też, co warto gdzieś tam zobaczyć w rozmowie z tobą. Ja cały czas podkreślam, pamiętam jak byłeś z nami na Akademii Handlowca w Teatrze Kamienica. Ty jesteś po prostu normalny gość, normalny facet. Przyjechał po ciebie Marcin, żeby cię zabrać. Drugi taki sam normalny gość, normalny facet. Po prostu są normalni ludzie, od których warto też czerpać to, co my nazywamy człowieczeństwem przez duże C i naprawdę to widać. Dziękujemy ci bardzo serdecznie. A powiedz mi, dobre podejście mam do maratonu, że jeszcze w życiu przebiegnę mimo zbliżającej się 50, bo maraton to tak naprawdę 32 km rozbiegu i potem 10 km biegu, dobrze mówię? Powiedz, pobiegniesz, ale czy przeżyjesz, to nie wiadomo, nie? Słuchaj, Romek, to ja dam ci dodatkową kopniaka motywacyjnego. Słuchaj, w maratonie jest tak, że czym człowiek starszy, tym podobno łatwiej jest go ukończyć. Podobno, bo jeszcze żadnego... Twój wiek działa na twoją korzyść. Twój wiek działa na twoją korzyść.
Ten to jest motywator. Słuchajcie, dziękujemy bardzo serdecznie, że byliście z nami pod odcinkiem. Obojętnie, czy oglądacie na Spotify'u, czy na YouTubie, czy w iTunesie, macie namiary na Tomka Lewandowskiego. Jeżeli tylko byście go chcieli zaprosić do siebie, żeby wzmocnił motywacyjnie i storytellingowo wasz zespół, żeby był taką gadającą głową podczas waszych uroczystości, to z pewnością, tak jak u nas na Akademii Handlowca w Teatrze Kamienica, zrobi naprawdę dobrą robotę. Tomek, tobie bardzo dziękujemy, że byłeś z nami. Powodzenia w Katarze. Kurczę, jeżeli ci teraz Katarczycy będą się z naszymi zawodnikami ścigać i wygrają, to nie wiem, czy ja ci wybaczę, nie? No, zerwało połączenie. No właśnie. Słyszycie mnie? Słyszycie mnie? Tak, tak nie, słyszymy, dobra. Słyszymy. Dobra, to żegnamy się. Wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Trzymajcie się. Dziękujemy za rozmowę. Na razie. Dzięki, chłopaki.